Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Za chwilę będziecie mogli obejrzeć ekstremalnie ciekawy materiał dotyczący bólu głowy. Będzie case z Krzysztofem. Krzysztof zgłosił się do nas z bólami głowy, które trochę imitowały migrenę, ale były bardziej bólami napięciowymi, więc taki gabinetowy standard. Tam przeprowadzam Was przez wywiad, diagnostykę nakierowaną na układ nerwowy i stricte techniki terapeutyczne oraz zalecenie, jakie Krzysztof dostał do domu, żeby sobie rzeczywiście z tym problemem radzić samodzielnie. Ogólnie tematyka bólów głowy jest bardzo mocno u nas na czasie, dlatego że wypuszczamy kurs online'owy, który właśnie dotyczy naszego sposobu pracy z pacjentami, którzy trafiają do nas z bólami głowy wszelakimi. I ten kurs będzie miał miejsce w kwietniu, będzie trwał nim cały miesiąc, więc naprawdę będzie można dostać mega dużą dawkę w dość krótkim czasie i będzie można do niego dołączyć tylko w dniach pomiędzy 14 a 21 kwietnia. Stąd możecie sobie wejść na stronkę neurohead.pl, która właśnie dotyczy kursu Neurodiagnostyka i terapia w bólach głowy. Tam będzie sporo teorii, tam będzie jeszcze więcej praktyki i tam będą rzeczywiście realne przypadki, z którymi pracujemy. Tak? Chcemy Wam pokazać, jak my z tymi pacjentami pracujemy, jak ich przygotowujemy do terapii, jak ta terapia później wygląda. I właśnie dnia 21 kwietnia możecie wziąć udział w webinarze, który jest integralną częścią tego szkolenia. Webinar jest otwarty, może wziąć udział każdy, oczywiście po wcześniejszym zapisaniu się na stronie neurohead.pl. I tam już wystartujemy, a później oczywiście będziemy kontynuować tylko dla osób, które powiedzmy będą chciały wziąć udział w tym szkoleniu i po prostu przez kwiecień i połowę maja dostać konkretną, dużą dawkę wiedzy z neurodiagnostyki, z terapii, z globalnego spojrzenia pacjenta, bo oczywiście oprócz tego, że to będzie tematyka głowy i szyi, to my na tym nie poprzestaniemy. Tam jeszcze wchodzi temat kręgosłupa, wchodzi temat tułowia, wchodzi temat różnych fajnych zależności, także nie można tego przegapić. Ja Was zostawiam teraz z case'em z Krzysztofem. Zobaczcie sobie, czego mniej więcej możecie na tym kursie się spodziewać i do zobaczenia na samym szkoleniu i w kolejnych materiałach. Dobra, słuchajcie, jest z nami w ogóle Krzysztof, który zgłosił się, cześć wszystkim, który zgłosił się z bólami głowy. Słuchaj, Krzysztof, jakbyś mógł tak mniej więcej opisać teoretycznie, co jest takim twoim głównym problemem? No nie, bo ja już częściowo rzeczy wiem, troszeczkę sobie zapisałem tutaj takich fajnych rzeczy, ale myślę, że byłoby dobre, jakby po prostu pacjent was wprowadził tutaj w tematykę, którą będziemy tutaj starali się rozbudowywać później o diagnostykę i ewentualną terapię. No to witajcie. Głównie przede mną z problemem głowy. Jest to problem, który występuje raczej w drugiej części dnia. Jest to ból jednostronny, tak? Wiąże się raczej z tym, że... Bo tak, ja będę Ci pomagał takim pytaniem dodatkowym, no nie? Czyli tak, mamy ból głowy, to mówisz, że on się pojawia po jednej stronie głowy, no nie? Tak, jedna strona. Zwyczaj pierwsze symptomy, zanim się rozpocznie, już umiem rozpoznać, że za chwilę ten atak się zacznie. Jest to takie swędzenie wokół oka, tak? Wokół takie rozdrażnienie, troszeczkę niechęć do światła, ale nie nazwę tego światło wstrętem. No i ogólnie takie niemożność znalezienia sobie pozycji, szukam, masuję się, dotykam. Może czasami jest to uczucie jakby, nie wiem, czy jakieś, nie jest to parestezja, ale uczucie jeżenia się włosów na głowie, też w tej samej okolicy. No i tyle, tak? Tak, ogólnie. I ten ból jest ogólnie zlokalizowany, mówisz, za okiem, tak? Tak, no mniej więcej tam gdzieś głęboko. Nie da się go... Ciężko go opisać. Tak. Dobra, ciężko opisać. Druga część dnia i mówisz, że teoretycznie tak, jest to ból, który raczej reaguje na leki przeciwzapalne, tak, na NLPZ-y. Tak, nie ma okay. problemu. I dwa, że jak po prostu idziesz spać, wyśpisz się, wstajesz rano i już tego bólu nie ma. Tak. Okej, okay. Czyli tak, jeśli chodzi o umiejscowienie, to trochę to wygląda jak migrena, bo jest hemikranialne, jest gdzieś tam w okolicy oka, pojawia się ten, powiedzmy, jakaś nadwrażliwość na światło, ale z drugiej strony jest bardzo krótki i taki bardziej epizodowy, można powiedzieć. Jednocześnie łatwo reaguje na leki niestrodowe leki przeciwbólowe, plus dodatkowo po kilku godzinach mija, więc trochę jakby umiejscowienie migreny, ale trochę charakterystyka bólów napięciowych stricte, więc tak to wygląda. Dobra. Jeśli chodzi tutaj, bo tak, jeszcze mówisz, że on się pojawia często po jakichś tam aktywnościach, tak? Gdzieś tam w drugiej części dnia. Jak się trochę zmęczysz, trochę tam się dojedziesz, to gdzieś ten ból się pojawia. No również. Czasami jest tak, że miałem jakąś dużą aktywność wysoką po drugiej dnia i
na przykład może złapać go następnego, tak? Okej, okay, mhm. Dobra. Dobra, ale jakieś takie pewne zależności masz, tak? Bo na przykład jak jesteś, powiedzmy, w miarę wyczylowany, nic się specjalnie nie dzieje, nie masz dużo aktywności, tego bólu też tak. Nie ma. Mhm, okej, okay, dobra. A kolejna rzecz jeszcze, mówiliśmy sobie tutaj o ewentualnie twoich problemach z gdzieś tam w obrębie jamy brzusznej, mhm. Bo tak szukamy sobie, co może być potencjalną przyczyną tego problemu i mówię, że w tej jamie brzusznej też coś tam się dzieje, tak? Że od kilku lat, tam chyba gdzieś tam wspomniałeś, że od około dwóch jakieś rzeczy typu problem z jelitami typu wzdęcia, zaparcia pojawiają się. Zgadza się. Raz, czy taki standardowy. Mm. Bardzo dużo osób ma problem, jeśli chodzi o tutaj jelito grube. I coś mówisz, że jakiś pojawia się dyskomfort w obrębie gdzieś tam dolnych łuków żeber po prawej stronie. Tak, zgadza się. Jestem w trakcie właśnie badania samego siebie. Na razie nie mam przyczyny, ale jest to takie uczucie jakby rozpierania, niezależnie tego, czy coś zjem, czy nie, mogę być również lekko, mogę być rano, nawet naczczo, nawet czasami po wypiciu wody. No, jakieś takie też również uczucie pieczenia, tak? No, to głównie. Mhm. Dobra. Słuchaj, plan jest taki, że powiedzmy, że mamy teoretycznie te twoje objawy, które nas interesują, bo też rozmawialiśmy sobie o kręgosłup szyjny i tam się go założy specjalnie, jakby dolegliwości bólowych problemów nie ma, reszta kręgosłupa też nie, biodra, że mówię, że trochę ograniczenia ruchomości gdzieś tak. Tam są, ale specjalnie nic się nie dzieje, więc jeśli chodzi o takie problemy z narządem ruchu, to Krzysztof nie zgłaszał specjalnie żadnych innych problemów. Dobra, plan jest taki, że widzimy sobie po prostu troszeczkę od neurodiagnostyki, więc zobaczymy sobie, jakie masz po prostu reakcje, twój organizm na różne bodźce, ocenimy sobie to, czy jest w porządku, czy może jest przewrażliwiony, może jest przeładowany różnymi tam informacjami, bodźcami i później zobaczymy sobie, jak to wygląda. Docelowo będziemy chcieli u ciebie sprawdzić sobie napięcie w okolicy szyi, w okolicy twarzy, poceniać sobie to pod kątem testów toniczności mięśniowej, pod kątem zakresu ruchu, pod kątem palpacji, zobaczymy sobie, co tam się w ogóle dzieje, no i postaramy się jakoś potencjalną przyczynę tego problemu jego znaleźć, żebyśmy my już mieli jakąś fajną terapię, żebyś ty wiedział też, co możesz w domu samodzielnie robić. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie. Weźmiemy sobie tą rękę, gdzie problemów nie zgłaszasz, tutaj specjalnie, tak. Więc bierzemy sobie u ciebie lewą rękę. A, jeszcze fajna rzecz, o której wam nie mówiliśmy, jak sobie z Krzysztofem rozmawiałem, to jest często tak, że on mówi, że musisz często zmieniać pozycję i że oglądasz sobie gdzieś tam jakiś film i że tak, raz ręce tak do podkoszyje, raz tak, czyli jak macie takie sytuacje, że pacjent cały czas, powiedzmy, próbuje odciążyć szyję gdzieś tam, chwytając się za głowę, często jak na przykład widzimy tak znudzone dzieciaki, które siedzą sobie gdzieś tam na ławce w szkole, po prostu gdzieś tam podpierają się, to na przykład może oznaczyć to, że oni podtrzymują na przykład mięśnie szyi, które są niewydolne właśnie przez często zmianę pozycji i gdzieś tam podpieranie się rękoma, więc zobaczymy sobie, bo to już nam świadczy o tym, że prawdopodobnie ta szyja będzie troszeczkę wyhamowana, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, utrzymaj sobie tak rękę, mamy tak prosto łokieć, ręka jest rozluźniona, ty patrzysz przez siebie i nie pozwól mi opuścić te ręki do dołu. Trzymaj ją, trzymasz, działa fajnie, robimy sobie manipulację, trzymaj, ok. Trzymaj mocno. Działa i się wyhamowuje. Dobra. I to jest prawdziwa reakcja. Nie będziemy sobie bazować na takiej reakcji mechanizmu działania recyprokalnego, czyli wyjściowo zobacz. Wyjściowo jest tak, że mięsień jest silny, nie? Ja zwiększam napięcie mięśniowe i ty od razu reagujesz, no nie? Patrz się przed siebie raczej. Ok. I wszystko działa fajno, nie? Im więcej ja się wrzucam, tym większe napięcie pojawia się. Tak. Ale jak skrócimy sobie włókna i ty dalej trzymasz taką samą siłą, trzyma, nie pozwól opuścić, to ta ręka opada nam. Tak. I to jest prawdziwa reakcja. Jak byłaby taka sytuacja, że wszystko, całe ciało by tak działało, to byśmy się tu nie widzieli, no nie? To okaże się, że byś nie miał specjalnie problemów związanych właśnie z narządem ruchu, napięciem, nie musiałbyś tak szyi podpierać. Więc nie jesteś w globalnej hipertonii. Ja sobie zobaczę pod kątem twojej nadwrażliwości na bodźce. Troszeczkę postymulujemy sobie twój układ nerwowy, jak to wygląda. Więc tak. Latarkę. Potrzebuję latarki. Na szczęście wszyscy teraz latarkę mają. Ok. Patrzę się przed siebie. Patrzymy. Mięsień nam działa. W oczy tutaj dojeżdżamy, trzymaj mocno i nam się od razu wyhamowujesz, no nie? Czyli tak, poczekamy sobie chwilkę, trzymaj, ale już działasz. Druga rzecz, no nie? Przykładowo, odciągamy sobie, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam tkankę skórną od reszty, ciągniemy sobie, ciągniemy, wracamy do mięśnia, który działał i tutaj działa dalej, fajnie, dobra. Kolejna rzecz, przykładowo, rozciągam sobie tutaj torebkę stawową. Trzymaj, nie pozwól.
i się wyhamowuje, no nie? Czyli widać, że po prostu jest tak, że na niektóre bodźce twój układ jest nadwrażliwy, bo stymulacja i za to widzimy, że całe ciało reaguje. No bo nawet mięsień, który działa prawidłowo, każdy mięsień, który u ciebie działa prawidłowo, by tak właśnie reagował nadmiernym wyhamowaniem. Czyli widzimy, że po prostu troszeczkę gdzieś tam sporo rzeczy twoje ciało stymuluje i po prostu powoduje, że masz zbyt intensywną reakcję na niewielki bodziec, no nie? Co może powodować, że tak, łatwo kontuzje, łatwo przeciążenia, może mieć jakieś zaburzenia regeneracji, zaburzenia snu, zaburzenie trawienia. Coś mogło nam się na poziomie układu tętnicznego przez to troszeczkę już popsuć. No nie? Czyli to nam oznacza, że jakieś części w obrębie twojego ciała już będą nam nadmiernie stymulowały tutaj nasz układ nerwowy. Może jakieś stare kontuzje, może jakieś przeciążenia, może jakieś problemy wiemy brzuszne. Musimy sobie to powoli ocenić. Jeszcze nie dopytałem się, czy ty miałeś jakieś operacje? Nie. A jakieś takie konkretniejsze kontuzje? Złamania, skręcenia, zwichnięcia? No, za modu skręcenie kostek to praktycznie co sezon, tak? Okej, dobra. Czyli mieliśmy jedną i drugą kostkę skręconą. Tak. A jakieś zwichnięcia, złamania, coś jeszcze było? Jeżeli chodzi o górną część ciała, to nie. Tylko a dolna część ciała? Tylko nie, kostki. Tylko kostki. Tylko kostki. Dobra, połóż się na plecy. Tutaj. Bo tak, musimy sobie wyjść tutaj na początku od obszaru właśnie stricte szyi. Głowy, ocenimy sobie, jak to u ciebie działa i postaramy się zobaczyć, jak dużo rzeczy jest niewydolnych albo nadmiernie napiętych, a później jakie obszary ciała powodują, że właśnie te mamy zaburzenia pracy tych struktur mięśniowych. Dobra, zaczniemy sobie u ciebie od szyi, więc badamy sobie takie podstawowe rzeczy, jak choćby główny stabilizator długi szyi, który może być na przykład odpowiedzialny od tego, że ty się musisz, wiesz, tam podnosić, pochylać. A proszę, podnieś mi na chwilę głowę do góry. Opuść. W taki sposób, tak? Tak, tak. Jeszcze raz. Okej. Okay. Unosisz tą głowę dobrze, dlatego że jak niektórzy po prostu tą głowę unoszą typu od razu w ten sposób, a ty unosisz sobie fajnie tak, to by oznaczało, że raczej ten długi szyi pracuje nieźle, a mosy też, bo jak na przykład ktoś od razu, powiedzmy, kompensuje i od razu wysuwa głowę do przodu, a niekoniecznie ją powolutku zgina od górnych segmentów do dolnych, to od razu wiemy, że te mosy przejmują kontrolę nad, kompensują gorszą pracę długiego szyi. Ale tutaj nie wyglądało to na pierwszy rzut oka źle. Ale musimy sobie i tak ten mięsień dokładnie zbadać. Delikatne zgięcie, utrzymaj taką pozycję. Trzymaj. Działa dobrze. Odruch ucieczki, trzymaj. I się wyhamowuje, więc długi szyi działa nam dobrze. Zobaczmy sobie w takim razie mięsień mostkowy czy kosutkowy. Trzymaj. Nie pozwól. O, on jest, jak widzisz. Trzymaj. Słaby, no nie? Ciężko tą pozycję utrzymać. Druga strona, dokładnie. Trzymaj. Druga strona też jest ten mięsień słaby. Dobra. Wciśnij głowę w leżankę i nie pozwól mi jej podnieść. Działa. Trzymaj mocno. I tu mamy duże napięcie, rozluźnij się. Prawdopodobnie jest tak, że prostownik odcinka szyjnego będzie kompensował gorszą pracę mięśnia właśnie mostkowo-kosutkowego. Więc musielibyśmy zrobić, co zrobić, żeby ten most się nam zaaktywował, dobra? Ok, kolejna rzecz, trzymaj. Dobra, ta ręka działa nieźle. Możemy sobie ocenić, co się dzieje w obrębie stawów strążuchowych. Teraz ręka działa u ciebie dobrze, no nie? Mięsień wyjściowy jest silny, robimy sobie manipulację i nam się wyhamowuje. Fajnie. Trzymasz prosto łokieć, zaciśnij sobie zęby. Trzymaj. Czyli coś w stawie strążuchowym się dzieje. Zobacz, miałeś sporo mocy, zacisnąłeś zęby i od razu nam się wyłączył, no nie? Wyłączyła nam się ręka, która działa. Czyli coś tutaj nam niekoniecznie działa tak, jak powinno. Rozluźnij sobie żuchwę. Trzymaj. Czyli tak, żwacz, trzymaj. Jest niewydolny po tej stronie. Po tej stronie trzymaj też. Skroniowy po tej stronie trzymaj. Tu jest za duże napięcie w tym skroniowym. Tutaj też jest niewydolny. Dobra. Czyli też w obrębie stawu strążuchowego coś nam się dzieje. Dobra. Usiądź sobie na chwilkę przodem tam do kamery. Okej, okay. Słuchaj, zobaczyliśmy sobie tak, szyjkę, rzeczywiście takie zaburzenia pracy tej szyi mamy, zarówno przodu, jak i tyłu. Tutaj w obrębie stawów strążuchowych też nam coś się dzieje. Zobaczymy sobie jeszcze w obrębie oka, dobra? Plan jest teoretycznie taki. Patrzę przed siebie, trzymaj, bierzemy sobie jakiś mięsień, który działa dobrze, ten jest ok. Patrzę się na tutaj tą niebieską kulkę na samym końcu. Dobra, na początku, patrz się. Czy jest rozmazana? Tak. Teraz?
Mniej. Nie, jest ok. Znaczy podwaja mi się, ale no umiem się jeszcze skupić. Tutaj? Tu już jest dobrze. Tu już jest dobrze, tak? Troszeczkę daleko, no nie? Bo powinna by ta konwergencja działać nam lepiej. Nie, tak to widzę, tylko tak resztę widzisz. Jakby dobra, okej, okay, fajnie, fajnie. Patrzcie tutaj na tą kuleczkę. Nie widzę specjalnie jakby jakiś... O, tutaj coś jest dziwnego w tym ruchu prawej gałki. Ale w miarę płynny. Dobra, patrz jeszcze raz na chwilkę. No a tak, dobra. To już jest podwojona. Trochę nam drży ta prawa gałka oczna. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale trochę nam drży. Więc musimy sobie tak, trzymaj. Sprawdzamy sobie. Dobra, tu już twoje ciało, nie podoba mu się ta pozycja. OK. Idziemy sobie w tą stronę. Podoba mu się. Nie podoba mu się ta pozycja. Działa. Działa. Czyli ta pozycja mu się nie podoba. I ta pozycja mu się nie podoba. Dobra. I teraz tak. Zasłaniasz sobie tą ręką. To oko. Lepo? Może tak. być, no. Patrzysz się tak, cały czas głowa prosto. Ty się patrzysz tutaj. I zobaczcie, te pozycje, które były problematyczne, czyli ta, nic się nie dzieje, bo to nie jest to oko, to jest z tamtym okiem coś nie tak. Tutaj było coś takiego. I to też nie jest to. Zasłoń sobie drugie oko. Tak, coś jest nie tak z mięśniami, które poruszają tą gałką oczną. Ale z nerwami tymi, które odwodzą, jak i przywodzą. Dobra. I od tego byśmy sobie zaczęli, bo celowo chcielibyśmy, żeby ta gałka oczna twoja pracowała dobrze, bo prawdopodobnie jakieś zmęczenie powoduje zaburzenie pracy tych mięśni. Czyli tak, powiedzmy, że tak, na dzień dzisiejszy rzeczywiście, jakbyśmy sobie zbadali, to może być tak, cudzysłów, w twoim ciele jest dużo stresu, no nie? Czyli po prostu pod kątem być może urazów, pod kątem może jakichś zaburzeń trzewnym, może stresu emocjonalnego, tego nie wiemy specjalnie. I to powoduje, że jak dorzucisz sobie kolejny czynnik stresowy typu trening, to zaczynają się pojawiać jakieś fajne problemy, no nie? Typu, wiesz, boli mnie głowa i tak dalej. Więc tak, plan jest taki, żebyśmy chcieli u ciebie zaaktywować właśnie mosty po obu stronach. Chcielibyśmy, żeby nam zeszło napięcie z prostownika. Chcielibyśmy, żeby nam się stawy smężuchowywania zaaktywowały i żeby nam się oko zaaktywowało. A docelowo będzie nas interesowało głównie oko, bo tam masz te dolegliwości bólowe tutaj, jeśli chodzi o bóle głowy, dobra? Połóż się na plecy. Trzymaj. Ja tylko zobaczę sobie, czy w pozycji leżenia na pleckach to jest ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja, dobra. Ta sama sytuacja. OK. Dobra, więc plan jest taki, że możesz na przykład cały czas patrzeć się w tą stronę tutaj, czyli ty się patrzysz w prawo i do dołu, dobra? Może być, że patrzysz się tutaj na moją kieszeń, starasz się na moją kieszeń sprawdzać, to powoduje, że mi będzie pracował, wiesz, twój mięsień gorzej, a będę sobie szukał, co może powodować to zaburzenie. I tak, pójdziemy sobie na początku, patrzę się cały czas tutaj. Jama brzuszna, trzymaj. Niekoniecznie. Dolne żebra. O, i zobacz, od razu kompresja i nam od razu twoja ręka zaczyna pracować normalnie. Kompresja w innym miejscu, wyhamowuje się. Tutaj działa, no nie? Czyli coś z jamą brzuszną jest rzeczywiście, możesz już odpuścić. Coś z jamą brzuszną rzeczywiście się dzieje. Wiesz co? Tak, odsłonimy sobie trochę ten twój brzuszek i zobaczymy sobie, jak tutaj pod kątem napięcia i twoich wrażeń tutaj pod kątem tego dotyku, dobra? Co tam się dzieje? Czy to jest bolesne, czy niekoniecznie? I idziemy sobie. Możemy sobie iść od góry, tak jak tutaj jest mniej więcej treść żołądkowa nam biegnie sobie, czyli sprawdzamy sobie dolne żebra. W porządku? Tak, okay. Nie tak. No, tam wcześniej była większa. Czyli tutaj coś, tak? Ale, o, tak, ale, ale nie najgorzej dzisiaj. Okej, okay. Czyli bywają dni, że jest gorzej. Tak, tak, tak. Nie masz dużo sztywności w tej jamie brzusznej, więc fajnie. Trochę może byśmy przyczepili się gdzieś tam tego obszaru. O,
o tutaj zwłaszcza. Tego obszaru. I to jest prawdopodobnie tak. Spójrz jeszcze raz na moją kieszeń, tutaj. Dobra. Trzymaj. Tak, przybliżmy się tego obszaru. Dobra. Ja sobie zobaczę jeszcze u ciebie. Dobra. Trochę rzeczywiście tu fajnie nam chodzi. Tutaj sztywności mamy trochę więcej. Ok, rzeczywiście ten obszar dolnych żeber mamy trochę bardziej sztywny. Spodziewam się więcej napięć u ciebie tutaj, ale nie jest tak źle, ale coś rzeczywiście się tutaj niefajnego nam dzieje. Dobra, będziemy pewnie sobie trochę gmerać. Ja zobaczę sobie tylko jeszcze jedną rzecz, żebym sobie dokładnie zlokalizował. Patrzę jeszcze raz tutaj na właśnie moją kieszeń. Tak, to jest ten obszar, który masz tkliwy. Dobra, rozluźnij się. Możesz patrzeć się przed siebie. Rękę trzymamy sobie jeszcze na chwilkę. Dotknij sobie ręką tutaj. Ok, i nam wyhamowuje. Czyli podwójna lokalizacja wychodzi nam pozytywnie ten test, więc na pewno będziemy sobie z tym obszarem tutaj pracować. Ja chcę zobaczyć jeszcze ciekawości. Patrzę się na chwilkę tutaj. Dotknij sobie tutaj. Ok, i ty tą ręką trzymasz. Ta ręka jest w miarę miękko, nie wciskasz sobie tych rąk, tylko trzymasz sobie tego obszaru skóry. O, w ten sposób. A ja zobaczę sobie u ciebie pracę mięśni mostów, które były problematyczne. Ocenimy sobie. Hop, trzymaj, nie pozwól. Trzymaj mocno. Trzymaj. I to jest to samo, co nam wyhamowuje mosy. Trzymaj. To samo, co nam wyhamowuje mosy. Rozluźnij się. Nie pozwól ponieść głowy do góry. Trzymaj. Trzymaj. Ok. I to samo, co nam prostownik tutaj powoduje, że jest nadmiernie napięty. Czyli twoje oko stricte i szyja na pewno są ze sobą związane. Jeden problem w obrębie jamy brzusznej powoduje wyhamowanie tutaj i nadmierne napięcie tutaj, no i oczywiście zaburzenie pracy oka. Za chwilę sobie to zrobimy. Ja chcę zobaczyć tylko jeszcze jedną rzecz. Ty trzymasz tutaj, o tutaj, cały czas. Dobra. Zaciśnij mocno zęby. Staw służbowy to jest inna historia. To nie jest związane z tym. Zaciskaj zęby mocno. Puść. Trzymaj. Ok. Trzymaj. Nie. Trzymaj. Masz zacisnięte zęby cały czas, tak? Dobra. Niekoniecznie. Robimy sobie tak trakcję na kręgosłup. Zaciśnij zęby. Ok. Coś dzieje nam się w jakichś stawach kręgosłupa i stąd ten problem, jeśli chodzi o zmniejszone napięcie w żwaczach, rozluźni się, i podwyższone w skroniowych mięśniach, głównie w prawym. Może tam skrzydłowaty jest problematyczny, ale tego nie wiemy. Dobra, więc to będzie inna historia w ogóle, jeśli chodzi o tutaj twoje nadmierne napięcie. Fajnie, że na przykład masz tą szynę reakcesną, o której rozmawialiśmy, ale to też nie jest leczenie, nie? To jest tak jakby oszczędzanie twoich zębów, żeby się nie ścierały, bo rzeczywiście mamy zaburzenie pracy żwacza skroniowego po obu stronach i trzeba dojść do tej przyczyny, dlaczego twoje ciało nie jest w stanie wygenerować prawidłowego napięcia na poziomie żwacza i mięśnia skroniowego, no nie? Dobra. Słuchaj, trochę sobie popracujemy z tym obszarem, w takim razie, na razie, bo już mniej więcej wiemy, co tu się dzieje. Też ma od razu duże zaczerwienienie, no nie? Duży wyrzut. A tutaj jest tak, że po prostu ktoś delikatnie cię dotknie i okej. Czy jakieś histaminowe tutaj rzeczy nam się fajne dzieją, to też trzeba było sobie sprawdzić, bo delikatny bodziec, a ty od razu masz tutaj mocne zaczerwienienie, tak? Czy też taką nadwrażliwość tutaj mamy. Okej, trzymaj. Sprawdzimy sobie, czy tak, moja praca manualna tutaj, ok, taka praca manualna byłaby w porządku, czyli techniki mięśniopowięziowe w obrębie tutaj dolnych żeber byłoby w porządku. To zaczniemy sobie na razie od tego. Dobra, rozluźnij się.
Dobra, będziemy sobie za chwilę troszeczkę pracować takimi technikami pompowania wątroby pęcherzyka żółciowego, czyli praca z dolnymi żebrami. Żeby fajnie tę pompę przygotować, zrobimy sobie takie proste techniki drenażowe, czyli porozumiemy sobie z kątami żylnymi pod kątem odpływu limfatycznego żylnego w tym obszarze, a później skupimy się u Ciebie na dolnych żeberkach. Możesz sobie nogi prostować, rozluźnić się, zrelaksować. Zaczniemy sobie takie techniki, która będzie nakierowana na jedną, drugą stronę. Zobaczymy, czy gdzieś jakaś duża różnica jest. Zahaczam się. OK. Czy to jest dla Ciebie bolesne? Nie. Nie. Dobra. Ty sobie spokojnie oddychasz. Delikatna oscylacja na górne żeberka. Która strona jest bardziej bolesna? Prawa, ale możliwe... Trochę czujesz na prawej. Po treningu było ostatnio. Okej. Okay. Może też tak być, bo tutaj jesteśmy na klatce piersiowej. Jak najbardziej. Dobra. Od razu mogę pokazać fajną technikę. Co prawda, ty byśmy tego specjalnie nie robili, bo nie mamy dużych ograniczeń. Spodziewam się tego, że rzeczywiście może po prawej stronie będzie tych napięć więcej, ale wcale tak nie jest, więc możemy wtedy, jakbyśmy chcieli pracować sobie z jedną stroną, to zrobić bardzo fajną technikę. Rozluźnij sobie rękę, puść ją, chwytam sobie pod obojczyk i jest tak. Opuszczam, dociskam, kompresuję, pacjent robi wdech, unoszę rękę, ta ręka jest całkowicie rozluźniona, stara się rozluźnić i na wydechu dociskam sobie. I oddychamy sobie wdech i takie pompowanie sobie fajnie robimy pod kątem tutaj drenażowym na obszar kątów żylnych. Można trochę oddychać dynamicznie, można spokojnie, w zależności od tego, co tam chcemy uzyskać. Dobra. Lecimy sobie w takim razie troszeczkę na tą dolną część klatki piersiowej, bo tu jest dużo większa część, jeśli chodzi o sztywność. Tu jest w porządku? Tak. Nie jest to bolesne? Nie. Trochę napięć mamy więcej. To by mogło oświadczyć też, że na przykład, nie wiem, zęby przynajmniej będzie problematyczne. Zobaczymy sobie to. Wyciągnij rękę do góry. Trzymaj tak. Trzymaj. Okej. Okay. Tu jest niewydolne, bo rzeczywiście te dolne żeberka były dość sztywne. Do góry ręka, hop, nie pozwól. O, a tutaj działa, no nie? Czyli coś z tym zębatym się rzeczywiście dzieje. Trochę pracujemy sobie z dolnymi żebrami i też z ciekawości zobaczymy, czy tam zębatym się ładnie zaaktywuje, dobra? Okej. Okay. Czyli znowu sytuacja jest taka. Robisz sobie wdech, ja pozwalam Ci swoją klatkę się rozszerzać, na wydechu dociskam sobie ją głębiej. Wdech i wydech. Mhm. I sobie tak będziemy tutaj troszeczkę mielić się. Okej. Okay. Dobra, poszukamy sobie jeszcze gdzieś tam napięć, żeby tak nie robić wszystkiego. Poszukamy sobie napięć na tej klatce. Ty się patrzysz cały czas przed siebie. Działa nam fajnie. Okej. Okay. Coś tutaj w obrębie mięśnia piersiowego mniejszego nam się wyhamowuje. Chwilę sobie z tym obszarem jeszcze popracujemy u Ciebie, żeby nam fajnie to się rozluźniło tutaj. Dobra. OK. Rozluźnij się. Puść rękę całkowicie. Luźno. Ja sobie tak szukam boczne krawędzi mięśnia piersiowego większego. Idziemy sobie wyżej. Tu jest w porządku? No, jest różnie, no nie? No. Dobra. Tu jest nieprzyjemnie. OK. Ja się tam zahaczam. Chwilę sobie czekamy, ty sobie oddychasz, delikatnie sobie rozpracujemy ten piersiowy mniejszy. Tutaj jesteśmy gdzieś tam teraz w tym momencie na jakimś pewnie czwartym żebrze. Rozluźnij się, puść. OK, trochę go skrócimy delikatnie. OK, i sobie czekamy na rozluźnienie. W skale 0 do 10 jak oceniasz ten ból? Nie, tak z 5 może być. Z 5, dobra. Do przeżycia. Teraz jest bardziej, mniej? Mniej, teraz mniej. Teraz mniej. Ile teraz mamy? 0 praktycznie. 0. No to czekamy sobie na rozluźnienie. Prosta technika pozycyjnego rozluźniania, gdzie szukamy sobie napiętego miejsca, biernie skracamy dany obszar, cały czas słyszymy tę samą siłę i czekamy sobie albo do pulsowania terapeutycznego, albo około 10 sekund, żeby nam się ta tkanka fajnie rozluźniła, poprawiło się ukrwienie, zwiększył się drenaż tego obszaru. Dobra, OK. Zobaczmy sobie w takim razie, czy jeszcze jakieś napięcia po tej prawej stronie klatki piersiowej mamy.
Czyli wszystko sobie to sprawdzamy na mięśniu wskaźnikowym tutaj i nam się nic u Ciebie specjalnie nie wyhamuje, więc jakiejś podrażni mechanorecepcji nie mamy. OK. No i klata nam zaczęła pracować luźniej, fajniej, lepiej. Dobra, trzymaj rękę, patrz na moją kieszeń tutaj i też nam się nie wyhamowujesz. Dobra, luźno, patrz się przed siebie i żeby być, on dwa długopisy nawet mam, żeby być dokładnym, patrz się tutaj. OK, idziemy sobie do boku i do dołu i się nie wyhamowujesz, do środka i się nie wychowujesz, mięsień jest dalej normotoniczny. Dobra, zobaczmy sobie mięśnie mózgowo-czołosłodkowe. Idziemy sobie hop, hop, hop. Trzymaj tak, nie pozwól puścić. Trzymaj mocno i nam się zaaktowały. Czekaj, trzymaj. Są silne, manipulacja wrzecionek, trzymaj. Wyhamowują się, nie jest idealne, jakbym jeszcze chciał. Trzymaj. Działa. Trzymaj. OK, ten się wyhamowuje lepiej. Dobra. Czyli tak, docelowo tutaj rzeczywiście nam wróciło prawdopodobne napięcie, wiesz, jeśli chodzi o mosę. Szyja dociśnie do dołu. Trzymaj. OK, nam odpuszcza. Fajnie. Nie jest idealnie, będzie trzeba troszeczkę popracować sobie nad tym, bo się może okazać, że ten problem od dawna, bo jak będziesz chciał coś robić, bo tak, to wygląda troszeczkę, jak rzeczywiście problem z wątrobą, głównie raczej z pęcherzykiem, powodował nam zaburzenie pracy. Nie sprawdzaliśmy tego, ale prawdopodobnie częściowo jamy brzusznej, szyi i tak, wyhamowane mosy, nadmierne napięcie prostowników, zaburzenia pracy prawego oka. Jak już, to tak, co byśmy sobie robili na pewno? Zrób sobie oddech. Rozluźnij się. OK. Na pewno praca z oddechem, pod kątem tego, że ty mocno obciążasz brzuch, klatka nam specjalnie nie pracuje, więc skupilibyśmy się na tym oddechu tak zwanym 360 stopni, żeby zaaktywować głównie dolne żeberka, no nie? Nawet takie proste ćwiczenia typu masz jedną rękę tutaj, drugą tutaj i teraz na spokojnym wdechu nosa chciałbyś, żeby właśnie powietrze rozpierało twoje żebra na zewnątrz. Tutaj specjalnie ten brzuch jakoś wybitnie nie pracuje. Raczej pracujemy dolną częścią klatki. Wdech. I wydech. Tak, i to byśmy sobie robili w różnych wariantach tutaj, żeby rzeczywiście tą klatę zaaktywować, bo nas interesuje poprawa ruchomości tutaj, no nie? Głównie tutaj, więc ten oddech będzie nam do tego potrzebny. Dwa, pewnie byśmy zrobili sobie autoterapię pod kątem gdzieś tam tych miejsc, które są jeszcze nadmiernie gdzieś tam tkliwe, napięte. I ewentualnie jakieś rolowanie, tak, pod kątem tego mięśnia zębatego przedniego, bocznej strony klatki piersiowej, bo on nam się teraz tak do góry ręka, hop, trzymaj, nie pozwól puścić, on nam się teraz zaktywował, bo się troszeczkę klatka zaktywała i on też po prostu łatwiej mu się w tym momencie napiąć. Więc to byśmy tak, odpuścili sobie u Ciebie na razie jakąś pracę, wiesz, stricte z okiem, z szyją, bo to jest problem wtórny. Stawy skrzydłowe są do rozpatrzenia na inną sytuację, żeby sobie zobaczyć, jakie zaburzenia stawowe na którym obszarze powodują to, że masz wyhamowany właśnie żwacz, jeden z kolejnych nadmiernie napięty, drugi wyhamowany. Ale póki co skupiamy się na tym obszarze, to oczywiście robisz sobie dalej badania, żeby sobie ocenić, czy tam nie ma jakichś, wiesz, zaburzeń stricte pracy, jakiejś struktury pęcherzyka, czy jakichś kamieni ma, może coś tam się rzeczywiście w nim stricte dzieje, więc musimy stricte to wiedzieć, ale wiemy, że ten obszar będzie nam u Ciebie powodował zaburzenia pracy szyi i częściowo mięśni w obrębie twarzy. Tak jest plan, więc mniej więcej wiemy, co mamy robić i będziemy się dalej kontaktować. Mam nadzieję, że tematyka filmu Wam się spodobała. Tego mniej więcej będzie można spodziewać się na szkoleniu i oczywiście dużo, dużo, dużo więcej. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o takim podejściu, o takiej diagnostyce, jakie jest zdanie Wasze na temat takiej pracy. I widzimy się 21 na webinarze, który będzie dotyczył stricte, jest uwaga, długa nazwa, terapia manualna i techniki pracy u pacjentów z napięciowymi bólami głowy oraz migreną. Postaramy się wszystko w jednym materiale fajnie tutaj spiąć, zebrać, żebyście mogli tą wiedzę wykorzystać w pracy z Waszymi pacjentami. Do zobaczenia. Hej! And don't you give me a dime.